Dzień dobry. Drodzy Państwo, szanowni czytelnicy. Niestety, tak jak i wiosną, sytuacja epidemiologiczna spowodowała zamknięcie biblioteki. 7 listopada dyżurowałam w informatorium przy telefonie i odebrałam, proszę Państwa, mnóstwo telefonów, gdzie Państwo dzwoniliście z niedowierzaniem, że biblioteka ponownie została zamknięta. Ale ponieważ zamknięcie placówek instytucji kultury spowodowało szukanie przez nas alternatywnych form spędzania wolnego czasu, książka, muszę Państwu przyznać, wróciła do łask. Cieszymy się bardzo, że wielu z naszych czytelników, którzy dawno nie korzystali z biblioteki, uaktywnili się, reaktywowali swoje konta, przychodzą do nas, wypożyczają książki czy w formie papierowej w wypożyczalniach, czy też audiobooki. Ale oczywiście nadal dużym zainteresowaniem cieszy się Legimi, kody Legimi, które pobieracie Państwo. I za tym również pośrednictwem korzystacie z naszych ofert. Tak jak wiosną, postanowiliśmy sprawdzić, które książki w ofercie Legimi mamy również dostępne w wypożyczalni głównej i też w wypożyczalniach na filiach miejskich. Drodzy Państwo, nie starzeje się ten, kto nie ma na to czasu. A takim mottem opatrzona jest książka Anny Onichimowskiej o intrygującym tytule Oddam żonę w dobre ręce. Anna Onichimowska jest znaną Państwu pisarką, znaną dzieciom, młodzieży i dorosłym. Wydała ponad 50 książek przetłumaczonych na wiele języków. Jest znana w Polsce, za granicą, ale też to autorka scenariuszy filmowych, audycji radiowych. Anna Onichimowska uważana jest za niespokojny duch. Lubi małe włóczęgi, duże podróże, jak również bliskie spotkania z przyjaciółmi. No właśnie, takich spotkań nam teraz przecież brakuje. Mieszka w Szwecji, ale pomieszkuje w Polsce i we Włoszech. No i właśnie te Włochy są kluczowe, ponieważ, proszę Państwa, akcja tejże książki toczy się w słonecznej Toskanii. Jest to książka dla tych, którzy uważają, że metryka nie ma znaczenia, jeżeli ma się apetyt na życie. Dwie bohaterki, główne bohaterki książki, Anna i Simona, obchodzą swoje 92. urodziny i z tego powodu postanowiły zaprosić rodzinę z bliska, z daleka, tę rodzinę, którą nie widziały od ponad pół wieku. Książka pełna humoru, pełna zwrotów, niesamowitych zwrotów akcji dla tych osób, które uważają właśnie, że metryka nie ma znaczenia, gdy się ten apetyt na życie ma. Co się wydarzy, jak potoczą się losy? Oczywiście dowiecie się Państwo po przeczytaniu tej książki. Anna Onichimowska, Oddam żonę w dobre ręce, a ja chętnie oddałabym tę pozycję w Państwa ręce, bo przecież, proszę Państwa, słońce, ciepło Toskanii przydałoby nam się oczywiście na długie jesienne wieczory. Pozostańmy w tematyce rodzinnej. Kolejna książka to książka Anety Jadowskiej Trup na plaży i inne sekrety rodzinne. Jak twierdzi Aneta Jadowska, proszę Państwa, niektóre tajemnice wypływają. Aneta Jadowska to pisarka fantazy. Doktor nauk humanistycznych w dziedzinie literaturoznawstwa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ale postanowiła również spróbować swoich sił w książce detektywistycznej, kryminalnej, osadzonej w rzeczywistych realiach. Na przełomie 2015 i 2016 roku pani Jadowska szukała miejsca do napisania swojej nowej powieści. A ponieważ została zaproszona do Biblioteki Miejskiej w Ustce, gdzie odbyła spotkanie z czytelnikami, postanowiła, że tam właśnie będzie rozgrywała się akcja jej nowej powieści. Powieść została osadzona, fragment tej powieści przynajmniej, została osadzona w Café Mistral, gdzie w której to kawiarni wyrabiane są ręcznie krówki i motyw tych słodkich krówek również przejawia się w tejże powieści. Powieść można kupić w tejże kawiarni również. A proszę Państwa, i tutaj zacytuję,
dlaczego warto również po tę pozycję sięgnąć, a mianowicie książkę czyta się szybko. Tyle mogę Państwu powiedzieć, więc akcja jest wartka. A sięgając po tę pozycję, spodziewać możemy się nietuzinkowych wątków detektywistycznych z charyzmatyczną główną bohaterką i ciekawie ukazanych relacji rodzinnych, okraszonych ciepłem i dużą dawką humoru. No właśnie, proszę Państwa, lato nad Bałtykiem, smażona rybka, szum morza i pewna tajemnica. Dajmy się przenieść w wakacyjne klimaty. Tyle o książce Anety Jadowskiej, polecamy. A na koniec mała książka Wielkich Spraw i jej bohaterka Krysia. Krysia jest, proszę Państwa, córeczką autorki książki pani Michaliny Grzesiak, która zawody z marketingowcem, związana jest z reklamą i złodzianką. Ale przede wszystkim, co jest dla niej ważne, to jej rodzina. To jej poświęca każdą chwilę, to ze swoimi bliskimi stara się spędzać czas, ponieważ rodzina jest jej największą motywacją. I chociaż, proszę Państwa, i tutaj zacytuję, autorka książki nie obiecuje, że ta pozycja poprowadzi czytelników niczym przewodnik przez gąszcze rodzicielskich wyzwań, nie odwiedzie od popełnienia rodzicielskich błędów, to jednak ukaże świat oczami dziecka. Obudzi w nas dziecko. Choć książka nie wyznacza drogi, niczego nie ułatwia, jest według autorki opowieścią o jej własnym, niepopsutym człowieku, którego jeszcze nie pożarła rzeczywistość. Na koniec książki autorka radzi. Nigdy nie wolno nam bać się dzieci, jakich sobie nie wymarzyliśmy. My, dorośli, musimy się uelastycznić we własnej filozofii, żeby ich nigdy nie zepsuć od środka. Oddajmy dzieciom i rybom głos. Proszę Państwa, rekomendacja książek rodzinnych ma sens, dlatego że w dobie szczególnie zagrożenia, kiedy obawiamy się o nasze zdrowie, o nasze życie, chcemy spędzać czas ze swoimi bliskimi, najważniejsze jest właśnie poczucie tej bliskości, a my, proszę Państwa, mamy nadzieję na jak najszybsze, bliskie spotkania z Państwem w bibliotece. Zachęcamy do odwiedzania naszego Facebooka, śledzenia na YouTubie również naszych wydarzeń. Mamy dla Państwa dużo niespodzianek. No cóż, najważniejsze, żebyśmy w przyszłości, mam nadzieję jak najbliższej, mogli tutaj również spotykać się w bibliotece. Szanowni Państwo, tymczasem dyżurujemy pod numerem telefonu 95 727 80 44 w informatorium. Codziennie jesteśmy do dyspozycji. Dzwońcie do nas Państwo, porozmawiamy, chętnie wymienimy się spostrzeżeniami, czy to o naszej działalności, czy o literaturze. No i mam nadzieję, że niedługo spotkamy się. Serdecznie zapraszam. Dziękuję Państwu bardzo.